Rewolwer Colt Open, zasilany amunicją 38 Special. Zrobiłem małą modyfikację rękojeści. Ściągnąłem ten obrzydliwy lakier. Zaimpregnowałem to olejem lnianym. Nabiłem takimi ćwiekami. Gwoździe bodajże tapicerskie. Bardzo cienkie. Ale świetnie poprawiają chwyt. Zupełnie inna broń. Chwila roboty. Jak to wygląda? Jest to wersja nabojowa popularnej wersji rozdzielnego ładowania. Tutaj mamy wyrzutnik łusek. Jest to na pewno bardziej wygodne niż rozdzielne ładowanie. Bardziej czyste czyszczenie broni na naboje scalone. To jest w zasadzie wyciągnięcie tego bębna, przeczyszczenie lufy i to wszystko, nic tu nie musimy rozkładać, to wszystko w środku jest czyste. Raz na jakiś czas przeciągnięcie to świeżym smarem, najlepiej narzędziowym. Obecnie stosuję teraz chyba w każdej broni smar narzędziowy. Jest dość tłusty, ale to w porównaniu do balistolu czy innych wersji takich to naprawdę to robi robotę. Bardzo ładne wykończenie. Przerabiajcie swoje rewolwery. Naprawdę warto. Chwyt, jeśli chodzi, to jest bajka teraz. Palce się wygodnie opierają o te dwa piny. Kciuk tutaj to jest po prostu rewelacja. No i druga sprawa, że świetnie wygląda.